dla każdego sportu. Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Krystyna Wojciechowska, TV Reklama, obok mnie Flintstone, cześć. Witam serdecznie, cześć. Znajdujemy się dzisiaj na gali KSW 100. Ty dzisiaj nie w roli zawodnika, a gościa. Jak się dzisiaj bawisz? Bardzo dobrze się bawię, no taki jubileusz, taka gala. No jakby mnie mogło tutaj zabraknąć, jeszcze tym bardziej, że to można powiedzieć moja ziemia, nie? Jak oceniasz w ogóle kartę walk? Karta walk bardzo mocna, no przede wszystkim czekam na walkę wieczoru, jestem bardzo ciekawy, jaki będzie wynik. I kto według ciebie wygra? No ja jestem tak bardziej za Mamedem jednak, nie? Także no wiadomo, to jest sport, tutaj jeden strzał i leżysz, no ale jakoś bardziej wydaje mi się, że na stronę Mameda tutaj pójdzie ta walka, nie? A jak oceniasz walkę Arka Wrzoska? Arek wygrał. Obstawiałeś tak samo? Dość szybko i dość sprawnie i tak. W dobrym stylu. No tak, tak. No Arek ma bardzo mocno tą stójkę, bardzo mocne warunki i bardzo dobrze to wykorzystuje, jak widzimy w jego walkach. A co myślisz o tym, że Mariusz Pudzianowski nie zawalczył właśnie na KSW 100, że nie przyjął tej walki? A dla mnie to troszkę dziwne było. Oczywiście nie mi to oceniać. No ale w internecie dużo było nazwisk, które się zgłosiły, które były chętne do tej walki. Myślałem, że KSW jakoś to dogra właśnie z Parobcem, no ale no niestety Mariusz zrezygnował, nie? A czy ty nie żałujesz, że dzisiaj właśnie nie zawalczyłeś? Trochę tak, a trochę nie, bo jednak po ostatniej walce trzeba było trochę odrobić roboty, przede wszystkim wyleczyć też kontuzję, no i teraz wrócę w wersji 2.0. Tak myślę, że tak będzie. A jak myślisz, dlaczego Mariusz nie wyszedł do tej walki? Jaki był tego powód? Kurde, ciężko mi powiedzieć, nie? No też ma swój wiek, tak naprawdę jest pracoholikiem, jeśli chodzi o trenowanie, bo widzimy to na jego social mediach. A może jakaś tam była jakaś kontuzja albo coś, i czym nie chciał się pochwalić. No ciężko mi powiedzieć, nie chcę też go oceniać. Swoje już dla tej federacji zrobił. Można powiedzieć, że jest legendą też KSW. Także no nie chcę żadnego złego słowa o nim powiedzieć. Czy myślisz, że powinien już tutaj pójść na emeryturę? Że to jego czas? Czy ja wiem, no jest dużo właśnie zawodników, którzy im są starsi, tym są lepsi. Tak, takim właśnie przykładem też jest, tak jak mówiłem, Łukasz Parobiec, który fajnie by dopasował się właśnie do Mariusza. Dwóch, nie chcę, żeby się obrazili, można powiedzieć, no dwóch takich starszych panów, ale bardzo mocnych i mogłaby być bardzo fajna walka. I tutaj na kogo byś stawiał? Oj, tutaj wydaje mi się, że Parobiec miałby duże szanse, no bo widzieliśmy nieraz w Gromdzie, że wytrzymywał takie wojny i stał dalej na nogach, bił się. Także wydaje mi się, że tu postawiłbym, jeśli miałbym postawić jakieś pieniążki na przykład, to wydaje mi się, że na Parobca. Jak się współpracuje z Bungee? A bardzo dobrze, no my mamy taki kontakt nie typowo jakiś biznesowy, tylko bardziej przyjacielski, koleżeński, także wydaje mi się, że bardzo dobry jest kontakt i będzie trwał przez lata. A jak ci pomagają w promocji? Mogę na przykład powiedzieć, teraz 3 dni temu wypuściliśmy z moim wspólnikiem z kanału Jabba Dabba, wypuściliśmy swoją piosenkę. I na ten przykład promowali u siebie na social mediach też naszą muzyczkę. Także no, działa to w dwie strony. Może też, nie chcę tu zdradzać, może kiedyś się uda jakieś kolabo z Bungee zrobić na odcinku. Także no, zobaczymy, co czas przyniesie. A skąd pomysły na odcinki? Można powiedzieć, że we mnie w środku dalej jest ten dzieciak. Nie chcę się jego pozbywać. Do tego mam przyjaciela,
z którym się znam lata jeszcze przed kanałem. No i tak postanowiliśmy wykorzystać te 5 minut też, że tak powiem, tej mojej, można powiedzieć, zaraz wyłapią ludzie, że gdzie ja tam sławny, ale no można powiedzieć, że te swoje 5 minut hype'u miałem. Jesteś rozpoznawalny, nie mów, nie mów. No, no więc wykorzystuję ile się da, mamy dużo pomysłów, w styczniu też lecimy do Tajlandii, tam też będą mocne odcinki, mamy dogadanego już gościa, który jest stamtąd, jest Polakiem, także możecie się domyślać, kto to będzie i będzie z nim odcinek. I... Podróże wojownika. A, no nie mogę zdradzać, nie mogę zdradzać, ale też będzie tam kolejna piosenka na naszym kanale i do której nagramy też teledysk właśnie w Tajlandii. Denis Labryga chce iść do sportowych federacji typu UFC. Co ty myślisz? Czy się nadaje? Znaczy, no, jest mocnym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że na ten moment nie widzieliśmy też... Ja oczywiście śledzę jego social media, widzę, że mocno zapieprza tam. Nieraz oglądałem też wywiady z nim. Pół dnia spędza na sali, także pewnie swoją robotę dobrze wykonuje, no ale tak naprawdę nie widzieliśmy też tego w ringu, bo jak na razie startował w dyscyplinach stójkowych. Także no, żeby do UFC się dostać, to musiałby też jakieś walki w MMA zrobić. Zarzuca mu się, że się wspomaga. Jak ty myślisz, czy taka jest prawda? Czy ma naturalną formę? A nie wiem, nie wiem. Nie chcę oceniać. Każdy robi i je to, co chce. Czy wziąłbyś z nim walkę? No, póki co, no ja jestem w sportowej federacji, on we freakowej, więc... Ale aspiruje do jednak sportowej federacji, więc może kiedyś go tam zobaczymy. Jest sportowcem, więc może taka walka kiedyś nastąpi, czy nie? O miano Denisa numer jeden? Właśnie, no, Denis numer jeden. No nie, no... Chciałbyś tę walkę? No, wiadomo, że chodzi tutaj też o pieniążki, także jak dobrze zapłacą, to tak naprawdę z każdym się wyjdzie bić, nie? Nie oszukujmy się, siedzę trochę lat też w tym sporcie, wiadomo, że nie chodzi mi głównie o pieniądze, no bo też chcę zdobywać po prostu jak największe laury i tak jak mówiłem kiedyś też na przykład właśnie w KSW, jak była zapowiedź moja, że po prostu chcę być legendą tego sportu, także to jest mój główny cel, no ale wiadomo, też mam dwójkę dzieciaczków, też trzeba ich wykarmić, także no, jak dobrze zapłacą. Byłaby to bardzo medialna walka, więc na pewno zainteresowanie byłoby, więc myślę, że dobrze by posmarowali. No zobaczymy, co czas przyniesie, nie? Jak ocenisz jego umiejętności w takim razie? Kogo? Denisa Labrygi. No tak jak mówiłem, jest bardzo mocny, bardzo, bardzo mocne K1 ma. Jakie są jego właśnie plusy, takie no, najmocniejsze? Jego plusy? Wydaje mi się, że to, że idzie cały czas do przodu, nie? Wydaje mi się, że to jest jego główną dobrą cechą. No i... Kilogramy? Proszę? Kilogramy, bardziej na plus czy na minus? Nie, no ja też zawsze dopinam do końca tych 120, także no... No to jest sporo schudłeś z tego, co wiem. Tak. Ostatnio rozmawialiśmy. I przypomnisz ile? Maksymalnie miałem 181 kilo. Na ten moment mam 123, no bo wiadomo, do tej walki jak już zacząłem przygotowania, ale już jak będę bliżej walki, no to te 3-4 kilo to tak naprawdę robi się w ostatni tydzień. No ciężko uwierzyć w to, że tyle kilogramów schudłeś, bo no dobrze wyglądasz, masz bardzo dobrą formę. Jeszcze właśnie minusy Denisa Labrygi, jeśli chodzi o umiejętności. Bo były plusy, teraz może skupmy się na minusach. No ja tak, ja nie patrzę przez taki pryzmat. Dla mnie jest dobrym zawodnikiem i powiedziałem jego twardą, dobrą cechę, ale jakoś nie widzę też, minusów jakieś nie widzę w nim, także ja też nie jestem od oceniania, też nie lubię być oceniany, dlatego nie chcę tego robić. Twój wymarzony rywal? Też nie myślałem o tym.
Tak, no ciężko mi powiedzieć, nie myślałem w ogóle o tym. Ja sobie po drabince idę powoli do góry. Ostatnio było małe potknięcie. Teraz pracuję nad tym, żeby pokazać prawdziwego siebie, co zobaczymy w pierwszej połowie drugiego roku. No właśnie tutaj po tej walce dość mocno byłeś zhejtowany. Fani powiedzieli, że mówili, że byłeś za bardzo pewny siebie. I czy to ty też tak to odbierasz właśnie, że jednak ta pewność siebie tutaj wzięła górę? Znaczy wydaje mi się, że w tym sporcie jednak trzeba być pewny siebie, ale z drugiej strony... Że za bardzo właśnie byłeś. No właśnie, to też może ludzie mnie tak źle odebrali, nie? Bo ja raczej staram się nie napinać, nie krzyczeć, tylko pokazywać na macie. Zawsze jak ktoś potrzebuje pomocy, czy to pomogę i tak dalej. Po prostu źle ludzie mnie odebrali przez to, że może byłem za dużo kamerowany i za bardzo była zahajpowana ta walka, ale ja ogólnie swoje odczucia wiem, że nie było tak, że nie napinałem się i nie było tak, że czułem się choćby nie wiem co. Powiedziałeś, że tutaj była duża promocja, jeśli chodzi o twoją osobę. Czy nie uważasz, że za mocno ciebie trochę właśnie promowali i przez to był ten hejt? No tak jak mówiłem, bardzo możliwe, nie? Że przez to właśnie ludzie mnie źle odebrali, ale no ja taki na co dzień nie jestem. Staram się być, chociaż nie wyglądam, jestem cały wydzierany, ważę 120 kilo, ale na co dzień jestem bardzo miłym chłopakiem i pomocnym. No właśnie, i 60. No każdy ma swoje różne tam... Tutaj też duża kontrowersja była, jeśli chodzi o ten tatuaż. Nie bałeś się właśnie zrobić takiego tatuażu? Nie, nie bałem się. Ja każdy tatuaż, który mam, jestem pewny tego, co robię. Dobra. To dziękuję ci bardzo za wywiad w takim razie i baw się dalej dobrze, bo jeszcze przed nami ostatnie walki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękuję.